Wysokość trójkąta jest o 4 cm krótsza niż podstawa. Pole trójkąta jest równe 30 cm kwadratowych. Znajdź długości podstawy i wysokości tego trójkąta. Więc dobrze jest zadanie o trójkątach, czworokątach i tak dalej, geometryczne, rozwiązywać. Dobrze jest rozwiązanie zaczynać od jakiegoś tam rysunku, żeby zobaczyć sobie, jak to wygląda. Więc tak, mamy trójkąt, mamy wysokość. Powiedzmy, że tu będzie wysokość. Wysokość ma długość h i powiedzmy, że ten bok ma długość a. I co? I potrzebujemy jeszcze wzoru na pole trójkąta. No więc jeżeli ktoś nie pamięta, to ja go tu przypomnę. Jest jedna druga a razy h. Dobrze. I teraz co wiemy? Otóż wiemy tak. Wiemy, że to pole jest 30 cm kwadratowych, czyli pierwsze równanie, które możemy napisać, to jest 1 druga a razy h i to razem jest 30. No i jeszcze mamy jedną informację, mianowicie, że wysokość jest o 4 cm krótsza niż podstawa, czyli wysokość h jest a minus 4. Czyli mamy dwa równania na dwie niewiadome. No i musimy rozwiązać. Więc tak, drugie równanie, prawda, jest w takiej postaci, że h możemy wstawić do pierwszego równania h wyrażone przez a i wtedy dostaniemy jedno równanie z jedną niewiadomą a, czyli 1 druga a razy h równa się i w miejsce h wstawiamy tutaj w miejsce h wstawiamy a minus 4. No, czyli mamy 1 druga a razy a minus 4 i wiemy, że to jest 30. To jest nasze równanie. Może ja pomnożę przez 2, żeby się pozbyć ułamków. Czyli mamy a razy a minus 4 to jest 60. Teraz wymnożę ten nawias, czyli mam tak a kwadrat minus 4a jest równe 60. Teraz od obu stron odejmuję 60 i otrzymujemy równanie kwadratowe na a, mianowicie a kwadrat minus 4a minus 60 jest równe 0. To jest równanie kwadratowe. No i rozwiążemy je takim sposobem uproszczonym. Nie jest on zawsze skuteczny, ale akurat w tym przypadku pracuje. Mianowicie spróbujmy popatrzeć na następujący wzór. Co się stanie, jeżeli mnożymy x minus k razy x minus h? Spróbujmy wymnożyć to. Czyli to jest tak x razy x, prawda? To jest tak x kwadrat, potem jest minus x razy h, potem jest minus x razy k i potem jest minus k razy minus h, czyli plus kh. No i to razem jest x kwadrat minus x razy h plus k. To są te dwa wyrazy zebrane. X jest wyłączone przed nawias, plus k razy h. Teraz tak, jeżeli my mamy takie równanie, iloczyn dwóch rzeczy równe 0, to my potrafimy rozwiązać takie równanie, jak za chwilę wam pokażę. No pytanie jest, czyli chcemy tę lewą stronę przedstawić w postaci iloczynowej, czyli potrzebujemy dwóch liczb, prawda, takich, że k plus h to jest minus 4, porównujemy tutaj te współczynniki i k razy h jest minus 60. Przepraszam, nie minus 4, tylko plus 4. No i teraz ten układ równań, gdybyśmy chcieli go rozwiązywać w ogólności, tak, no to by nam z powrotem nas to doprowadziło do równania kwadratowego. Wobec tego jedyna szansa to jest rozwiązać tak, zgadnąć rozwiązanie. No, czasem jest tak, że można zgadnąć,
Czyli co? Jedna liczba musi być dodatnia, jedna ujemna. 60 to jest na przykład 10 razy 6, czyli 10 i minus 6, tak? Na 10 razy minus 6 to jest minus 60 i 10 plus minus 6 to jest 4. Dobrze, czyli to są te dwie liczby. To znaczy, że a kwadrat minus 4a minus 60 jest równe a minus 10 razy a plus 6. I wobec tego nasze równanie wygląda w ten sposób. I teraz co? Nasze równanie mówi, że iloczyn dwóch liczb jest 0. No kiedy iloczyn tych dwóch liczb jest 0? Wystarczy, aby jedna była 0. Czyli mamy tutaj a minus 10 jest równe 0 lub a plus 6 jest równe 0. Czyli tutaj dodając 10 do obu stron mamy, że a jest równe 10 lub z kolei tu odejmując 6 mamy a jest równe minus 6. Dobrze, czyli mamy dwa rozwiązania, ale popatrzmy teraz, naszym zadaniem nie było rozwiązanie tego równania, a rozwiązanie tego problemu, prawda? Czyli znalezienie długości podstawy i oczywiście długość podstawy trójkąta musi być dodatnia, a czyli to prawda? Bo a musi być dodatnie. Wobec tego zostajemy z rozwiązaniem a równe 10 i h jest równe, na długość była o 4 mniejsza, czyli h jest równe 10 minus 4, czyli 6. Czyli wymiary boku i wysokości tego trójkąta są 10 cm i 6 cm. Może jeszcze napiszmy. Czyli bok, podstawa 10 cm, wysokość 6 cm.